Aleksander Pociej, firma Signity. Prezentacja będzie na temat obsługi klientów z call center w bankach. Co już zmieniła i co jeszcze zmieni pandemia? Przed pandemią obserwowaliśmy trend raczej taki, że osoby, klienci odwiedzały placówki bankowe, w ten sposób załatwiając swoje sprawy. Korzystały też raczej z tradycyjnych metod kontaktu, takich dostępnych w godzinach pracy typu infolinia, czaty, chatboty. Osoby starsze, tym bardziej bez kompetencji cyfrowych, miały w ten sposób poczucie, że mogą się swobodnie kontaktować z bankiem, mają dostęp do swoich pieniędzy oraz załatwiać swoje sprawy w godzinach pracy takich placówek. Kiedy zaczęła się pandemia i placówki bankowe zostały albo zamknięte, albo dostęp do nich został mocno ograniczony, klienci, którzy do tej pory w sposób tradycyjny załatwiali rzeczy w banku, poczuli niepokój i niepewność związaną z tym, w jaki sposób mają to w nowej rzeczywistości robić. I tak naprawdę mowa tu o ludziach starszych, głównie o klientach, którzy bez kompetencji cyfrowych mają trudności z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Ludzie tacy zaczęli się zastanawiać, czy na infolinii, której do tej pory nie używali, są w stanie załatwić wszystko, co do tej pory załatwiali chociażby w placówkach bankowych. I warto tutaj również dodać, że infolinie w czasie rozpoczęcia już pandemii zaczęły się bardzo mocno przeciążać. Do tego dochodziły jeszcze ograniczenia dla infolinii wynikające chociażby z tego, że ludzie pracujący w takich call center mieli również ograniczoną ilość miejsc, w których mogli się znajdować wspólnie razem i ograniczoną ilość takich osób. Zaczęliśmy również zauważać już na początku pandemii zwiększające się użycie chatbotów i pojawiające się już voiceboty. Natomiast ich użycie było również nikłe. Wynikało to raczej z obawy przed odbiorem przez klientów tych nowych technologii. Natomiast pandemia pokazuje jasno, że ten trend jest dosyć mocno rosnący, natomiast ludzie zmuszeni byli i to jest być może tym motorem, który zainicjował tą zmianę, do przyzwyczajenia się do tych nowych technologii. Natomiast po pandemii wydaje się, że klient pomimo przywrócenia standardowych dostępów do oddziału jednak przyzwyczai się już, czy przyzwyczaił się już do nowej, wygodniejszej dla niego formy kontaktu z bankiem i będzie wolał kontaktować się z voicebotem połączonym z narzędziami RPA w dowolnym dla siebie czasie i w ten sposób, mając tak naprawdę doświadczenie rozmowy tak jak z drugim człowiekiem, będzie sobie w sposób naturalny i intuicyjny załatwiał wszelkie wnioski, sprawy, czy chociażby przelewy. Voiceboty połączone z RPA jest to nowy sposób tak naprawdę obsługi klienta w call center. Tutaj należy również zauważyć, że w dobie pandemii rośnie popularność chatbotów, które są dużo prostsze do wprowadzenia niż voiceboty, ale mają one jednak swoje wady. Taką główną wadą takiego chatbota jest brak personalizacji. Tak naprawdę klient, który rozmawia, czy w tym wypadku pisze z chatbotem, wie doskonale lub ma takie poczucie, że rozmawia tak naprawdę z maszyną czy z robotem. Nie daje to takiej pewności dla klienta, że zostanie w pełni zrozumiany, czy że jego sprawy zostaną załatwione w sposób prawidłowy. Oczywiście należy tu również wspomnieć, że osoby starsze, które mają trudność z efektywnym wykorzystaniem chatbota poprzez chociażby niewiedzę, że takie narzędzia istnieją, ale również poprzez ograniczenia
wynikające z możliwości czy szybkości pisania na klawiaturze, czy rozmowy w ten sposób pisanej z chatbotem. I w związku z tym wiele osób starszych w ogóle nie skorzysta z takiej formy kontaktu. Klient, który rozmawia z chatbotem, tak naprawdę można powiedzieć, że otrzymuje prostą informację, a nie realną pomoc w sprawie, o której pyta. Wynika to z tego, że chatbot ma raczej informować i wskazywać drogę lub ewentualnie wskazywać kontakt do kogoś, kto jest w stanie pomóc takiej osobie, bardziej niż realnie sam jest w stanie pomóc. Do tego jeszcze dochodzą ograniczenia wynikające właśnie z konwersacji pisanej, czy to szybkość pisania, czy zbytnie rozpisywanie się, budowanie złożonych zdań, na które chatbot nie zawsze jest w stanie poprawnie odpowiedzieć. Bankowość konwersacyjna jako przyszłość call center. Najnowsze voiceboty oparte na przykład Dialogflow w połączeniu z narzędziami RPA są w stanie skutecznie zastąpić operatora infolinii, dając jednocześnie wrażenie rozmowy z człowiekiem. Jakie są tego korzyści? Otóż przede wszystkim korzyść z tego jest taka, że mamy możliwość prowadzenia jednocześnie konwersacji z takim voicebotem przez dowolną ilość użytkowników. Nie limitują nas tak naprawdę ograniczenia pracowników infolinii. Taka infolinia jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co odciąża też tradycyjne call center, zwłaszcza że w dobie pandemii taka ilość przebywających osób naraz w pomieszczeniu jest mocno ograniczona. Użytkownik korzystający z voicebota na call center ma też lepsze customer experience. Również voicebot posiada wszechstronność, przejrzystość wypowiedzi oraz ujednolica tak naprawdę kanały komunikacji. Tu należy również dodać, że bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność takiego voicebota, jest oszczędność kosztów prowadzenia samego call center, w którym voicebot jest w stanie w 90% zastąpić kontakt z pracownikiem banku, odpowiadając poprawnie na zadane mu pytania. Dzięki sztucznej inteligencji oraz machine learning voicebot nieustannie poprawia skuteczność konwersacji i wskazuje miejsca obsługi kolejnych wątków rozmowy. Klient zaś zyskuje możliwości, których zwykły chatbot nie daje. Może na przykład zawnioskować, czy to o kartę kredytową, zwiększyć dostępny limit na koncie, czy uzyskać informacje chociażby na temat wysokości raty. Jakie są wnioski? Voiceboty będą pracować w call center, zastępując pracę infolinii i dając klientowi wrażenie, że rozmawia się z profesjonalnym pracownikiem, który nie tylko zna odpowiedzi na pytania, ale także czasem nawet wyprzedza oczekiwania. Voiceboty będą również sprzedawać. Zaproponują produkt i usługę w odpowiednim czasie i na warunkach, które klient będzie w stanie spełnić. Wszystko dzięki wyposażeniu voicebota w dodatkowe narzędzia RPA, które ułatwią komunikację z innymi systemami banku. Voiceboty będą budować relacje, ponieważ są cierpliwe, zawsze do dyspozycji klienta i chętnie odpowiadają na wszystkie pytania. Voiceboty również nie mają gorszych dni. Voiceboty będą coraz popularniejsze. Przyspieszony przez pandemię COVID-19 rozwój tych narzędzi i zapotrzebowania na call center pozwala przypuszczać, że z ich usług będzie korzystać coraz większa liczba klientów, nawet ci, którzy byli do tej pory sceptycznie nastawieni. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu.